thought we could be here forever. Now it seems that we're lost. Ania Wawa mówi, że jak na pierwszym miejscu jest kadr z Gabą, to będzie vlog petarda. Ale jest jeszcze za wcześnie trochę i Gaba jeszcze śpi, więc na razie żadnej petardy nie będzie, chyba że Gaba wybuchnie ze złości, że ją przyciągnęłam do Warszawy. Dzień dobry kochani, witamy się z wami dzisiaj z motniska, nie, z lotniska Okęcie. Odwodzimy Przemka na odlot. W tej chwili będzie leciał do Eindhoven, a jutro będzie jechał samochodem do Espanii. Także, o, idzie. Idzie tam w tle. Zobaczycie takiego w palemki, on już jest na wczasach. O, on już jest na wczasach. Tak, ja już jestem jedną nogą, słuchajcie, na wylocie w Hiszpanii. Nie, to nieprawda, i lecisz do Eindhoven, tak znaczy, powiedziałam. Ale no już docelowo do Hiszpanii, nie? No to już jestem jedną nogą w Hiszpanii. Także my jutro, od jutra z Gabą robimy imprezy, ponieważ chata wolna, kota nie ma, wszystkie myszy będą harcować. Nieprawda. Jak nieprawda? On myśli, że on będzie zapierdzielał po plażach hiszpańskich i bawił się na imprezach z Wenezuelkami, a my będziemy w kościele siedziały przez 3 tygodnie. No jeszcze czego. W kościele też można wyrywać fajnych. Nie ma w kościele ostatnio fajnych. Sami żonaci chcą, to nie ma co wyrywać. Także witamy Was jeszcze raz z Okęcia, a potem przywitamy Was, jak będę się motać przy wyjeździe z parkingu podziemnego, bo już ręce mi drżą i stres jest ogólnie straszny, ponieważ jakby ktoś nie wiedział, dla mnie parking podziemny to jest porażka największa, obawiam się go wręcz panicznie, ale Przemek miał tyle dobrego serca, że zaparkował przy samym wyjeździe. Więc jest szansa, że może się nie skupię na tym parkingu. Ale to się zobaczy. Trzymajcie się. Buźka. Paska. Adieu, kochanie. Patrz, nie patrzy nawet. Adieu. Dla mnie najbardziej obrzydliwa pamiątka z wycieczki, czyli kosz z nogi słonia. Czy to według Was nie jest straszne? Dlaczego myśle zabierają te ludzie? A w ogóle ciekawostka, to jest ta papuga, którą chciałam mieć. O, a to jest papuga, którą Gaba chciała mieć słowo. Tak? Która? Prawa czy lewa? Zielona. Zielona. No. To już masz? Na stałe będziesz miała. To ja wolę, słuchajcie, takie pamiątki. O. Mam nadzieję, że to nie... A to też pewnie jest kość słoniowa, znając życie. A, dobra, sorry, przepraszam. To są okazy gatunków zwierząt chronionych, skonfiskowanych przez funkcjonariuszy celno-skarbowych. Ja wiem, ale chodzi mi o to, że nie postawił tego ktoś tak dla jaj, tylko dlatego, że to zostało odebrane chamom, którzy przewozili to przez granicę. A to ja nie widziałam, przepraszam, Gabrysiu, no, czy ja muszę wszystko wiedzieć. A to jakiś biały misiek, co to jest? No, niedźwiedź polarny, no mówię, biały misiek biedny. A, bo ja głowy nie widziałam, tylko widziałam futro. Straszne. Okropne, tu tygrys jakiś. Biedne zwierzaczki. A może ktoś wie, bo wiem, że rafy koralowej nie wolno przewozić, to jest skonfiskowane, a muszli też nie można? Może ten akurat ślimak jest... No właśnie się zastanawiam. Może akurat ten ślimak pod ochroną jest i dlatego może go zabrali, ja nie wiem. Nie znam się, jak ktoś wie, to niech powie. Ale ta noga słonia jest dla mnie najbardziej obrzydliwym tutaj z tych... Coś strasznego. Biedne żółwie. Biedne, piękne torebki. No nie powiem, torebka ze skóra pytona piękna jest, ale żeby aż biednego pytona mordować po to, żeby z niego zrobić torebkę, to ja bym chyba jednak nie chciała. To znaczy na pewno bym nie chciała. Ja wolę z imitacji skóry pytona. Zdecydowanie. Ale pomijając to, to torebka piękna jest. Wsiadłyśmy z samochodu i prosto nad jezioro. Słuchajcie. Doszliśmy do wniosku z Gabą, że musimy rozmarznąć po klimatyzacji w samochodzie.
kości nam rozmarzają nad jeziorem. Słoneczko to prawda zaszło, ale przed chwilą jeszcze pięknie świeciło. Także z jednej strony zamrażamy się lodem, bo poszłyśmy od razu do sklepu po loda i z tym lodem na spacer i rozmarzamy nad jeziorem w słoneczku. Bardzo fajna droga była, praktycznie nie było żadnych samochodów, bardzo dobrze się jechało. Elegancko. Aby i tak samo było za 3 tygodnie, jak będziemy jechać po Przemka. To byłoby super. Super. Nie wiem, czy kamera to pokaże, ale mamy wodę na listkach. Kurczę, chyba tego nie... A może? Może widać. Jest woda! Dobra, udało się, jest woda. Taki rzadki widok jak woda na listkach. To trzeba uwiecznić. Widzicie? Nie wiem, kiedy padało. Chyba w nocy, bo jak się obudziłam, to już było piękne słońce, takie jak teraz widać. Ja jestem mocno wczorajsza, także przepraszam za mój taki nieokrzesany poranny widok, ale mokro, ale fajnie. Ale słuchajcie, spałam 8 godzin dzisiaj. Pierwszy raz od nie wiem jak dawna, tak się może ustawię. Pierwszy raz od nie wiem jak dawna spałam 8 godzin. I powiem wam, że człowiek wstaje trochę zupełnie inny niż wtedy, kiedy śpi 5 godzin. Na razie korzystamy z Larsonem z kąpieli słonecznych. Słonecznej kąpieli korzystamy. A później, jak już będziemy w domku, to dzisiaj mamy genialny plan, żeby w niedzielę zrobić sobie paznokcie. A wiecie, że zrobienie zdjęcia i założenie hybrydy to trochę trwa, także nie wiem, może na cały dzień nam się to przeniesie. Ale w każdym razie robię dzisiaj paznokcie, będę testować tą chińską lampę, zobaczymy czy da radę. Coś prostego sobie chcę zrobić, jakieś, no nie wiem, zobaczymy. I chyba gdzieś potem z Gabiszonem wyjdziemy. Mam nadzieję, że da się namówić na to, żeby wyjść z domu, bo Gabiszą to ciężko, ciężko. Chyba, że z Mateuszem, to wtedy oczywiście. Więc zobaczymy. A na razie witamy się pięknie z wami w niedzielny poranek. Przemek koło 10 będzie wyjeżdżał już do Hiszpanii. Także no, zaczyna swoją hiszpańską przygodę, ale ja mu wcale nie zazdroszczę, bo tyle godzin w samochodzie, ile on musi przejechać, żeby do Hiszpanii dojechać, to... Ja podziękowałam bardzo. Także do zobaczenia w dalszej części dnia. A my na razie plażujemy słonecznie. Jest niedziela dzisiaj. Dzień dobry. Namówiłam Gabrielę, żeby pojechała ze mną do ogrodu botanicznego. Bo sobie pomyślałam, że jest taka piękna pogoda, ale jest tak niezbyt gorąco. Jest bardzo ciepło, ale no wiecie... Bywa, że jest dużo bardziej ciepło i to jest taka fajna pogoda, żeby tam jechać, popatrzeć sobie na piękną zieleń. W nocy padało, tak jak mówiłam, więc tam wszystko powinno być przepiękne i sobie wymyśliłam, że pojedziemy tam nagrywać letnie intro, bo powiem wam, że chyba wolę mieć nagrane takie intro na każdą porę roku właśnie, żeby jednym ruchem ręki dodawać je na początku filmu, niż montować taki... ten zlepek wydarzeń z każdego vloga jako intro, ponieważ pomimo całej mojej miłości do takiego początku filmu, bo bardzo mi się to podobało, bardzo mi się to podoba, gdyby mi się to nie podobało, to bym tego nie robiła, tylko że to zajmuje sporo czasu, a wiecie, jak się wraca po pracy do domu, to i chce się coś montować, to fajnie byłoby mieć taki intro od razu, a nie... dopiero je tworzyć przy każdym filmie. Dlatego też pojedziemy nagrywać jakieś fajne intro do Muzeum Botanicznego. Mam nadzieję, że jest tam tak samo pięknie w tym roku jak w każdym innym. Mam nadzieję, że wszystko rozkwitło i jest cudownie. Zabiorę też pewnie dziecko na lody, bo wczoraj był Dzień Dziecka. My wczoraj tak, jako że w Warszawie, to tak na pół gwizdka ten Dzień Dziecka, więc dzisiaj sobie z dorosłą córką pójdziemy zaakcentować ten piękny dziecięcy dzień. Więc piję sobie kawkę. A, i miałam wam pokazać paznokcie. Jednak dałam radę, zrobiłam paznokcie. I tak wyglądają moje pazurki. Nie wiem, czy światło tu tak bije, żebyście widziały, że one są... To jest w ogóle ta baza 3 w 1 z Eveline, której w ogóle już nie ma, z tego co zauważyłam. I w ogóle nigdzie nie widać w szafach Eveline
hybrydowych lakierów, więc tak mi się wydaje, że oni chyba zrezygnowali z tych hybrydowych lakierów, a szkoda, bo ten kolor jest przepiękny, mi się bardzo podoba. To jest taki delikatny róż i on ma srebrną drobinę zatopioną. Szkoda, że zlikwidowali. Jeżeli będzie jeszcze gdzieś na Allegro, to ja sobie kupię jeszcze jedną butelkę, bo jest prześliczny. Naprawdę? O, tak to wygląda. Myślę, że z Claresy też będzie podobny, no ale może uda się jeszcze ten kupić. Bardzo ładnie się nakłada, to jest baza budująca, więc jest gęsty, ale nie ma problemu z rozkładaniem go na płytce paznokcia. Tak wygląda, wiecie, to są moje paznokcie, kompletnie nieprofesjonalne, tak jak się sama nauczyłam, tak robię. Ale takie, wiecie, mnie się podobają, to jest najważniejsze i to jest ten kolor lakieru, który można nosić nawet 4 tygodnie, bo nie widać odrostu na płytce. Także zabieramy Was do ogrodu botanicznego nad jezioro. Strasznie, no. Ale, no. Jesteśmy już właśnie w ogrodzie botanicznym i zobaczcie, jak to jest pięknie. Ten powojnik to po prostu co roku przyciąga moją uwagę, ponieważ jest tak piękny i ma tak dużo kwiatów. To jest taka bramka, ona pod koniec lata to tak się rozłazi, że wszystko tu jest porośnięte. Jest taka prawdziwa bramka z powojnika, jest przepiękny. Na razie, jak widzicie, jest bardzo dużo pączków, jeszcze są nierozkwitnięte, ale tutaj szalejącym latem to szaleje również powojnik. Jest przepiękny. Ja się nie znam, ale czy to Wam nie wygląda na oliwkę? Mi się wydaje, że to jest oliwka i nie wiem, czy oni ją tutaj trzymają przez cały rok. To jest, byłoby to niemożliwe wręcz. Ale jest cudna i wydaje mi się, że tutaj jest miejsce, gdzie przychodzą dzieci ze szkół sadzić różne rzeczy, bo mamy tutaj jakieś takie kapustowate. Zobaczcie, mamy pomidora, kurde, zasłaniam. Mamy pomidora rosnącego. Koper jest, także ewidentnie dzieciaki ze szkoły były tutaj sadzić różne rzeczy. No, azalia? Nie, co to jest? Jak to się nazywa? Czekajcie. No mniejsza z tym, ale o to mi chodzi, kurde, wyleciało mi to coś takiego. Boże, wiem jak to się nazywa, ale nie mogę sobie przypomnieć, także przepraszam. O, tu jest następny pomidor i następny pomidor, ale to jest ewidentnie oliwka. Piękna. Moje marzenie na balkon. To tutaj ta panna miała w zeszłym roku? Czy 2 lata temu praktykę? 2 lata temu. 2 lata temu praktykę. Była tu 2 razy. Tak. A, że w tym sensie. No, no to taka to praktyka. Kazali przyjść pierwszego dnia i ostatniego, także za wiele się nie dowiedziała. No ale tak wyglądają niestety praktyki. W każdym razie jest to taki teren. O, zobaczcie. Tutaj taki pan. O, i idziemy dalej. Zbliżamy się do strumyka. Właściwie to jest coś chyba stojącego, ale zobaczcie, taka świątynia dumania tu może być. Piękne przejście. Zobaczcie, nenufary. O, a tam już słychać skutery wodne na jeziorze w tle. Widzicie tą panią? To mi wygląda na jakąś pozycję jogową. Pani bardzo swobodnie ubrana, w pozycji jakiejś tam, tak mi się to kojarzy. Tu ma wodę. Ma szczęście, że jest drewniana i nie żrą jej komary. A tu są piwonie. Proszę bardzo. 2 zostały. Absolutnie przepiękne miejsce, utrzymane w cudownym... O, tutaj chyba ogórki są, nie? Powiedzcie mi. Ogórki? Ogórki chyba. Jest tutaj absolutny porządek. Tu jest wszystko dopięte na ostatni guzik. O, sałaty są też. Nie, no tutaj... No to jest takie miejsce, gdzie właśnie dzieci do szkoły przychodzą i robią tutaj różne rzeczy. I między innymi tutaj, zobaczcie. Sałaty posadzone, pomidory. No ewidentnie dzieciaki ze szkoły były. Przepiękny porządek tutaj. I zobaczcie, takie zdjęcie na tle tych cudownych niebieskości. Cudownie, jest przepięknie. Na razie nie gryzą komary, bo słońce świeci, ale słuchajcie, jest już chyba około 30 stopni. Jest przepięknie. A tak wygląda od
strony wejścia budynek. Tu jest taki mały japoński ogród. Myśmy go w zeszłym roku wam pokazywały. Ale tutaj tak jakoś cienko w tym roku. Chyba jeszcze nic nie urosło. Taką romantyczną dróżką się przejdziemy. Tup, tup, tup. Jest kaskada, proszę bardzo. Bądźcie z nas dumne. Przeszłyśmy z Gabą przez most. Zobaczcie, tu jest nasze jezioro. Myśmy przeszły przez most taki, no taki trochę spory kawałek, żeby pokazać wam ten kompleks od drugiej strony. No i całkiem bliska. Ja wam mówiłam, że to było więzienie, ale nie pamiętam, czy mówiłam wam, że wcześniej to był zamek. Nie wiem, czy wam to mówiłam. W każdym razie zobaczcie, jak to wygląda. O. Tak to wygląda od tej strony. W tej chwili jest wymieniana więźba dachowa. Widzicie? O. Także no ewidentnie coś się dzieje. A widzicie ogrodzenie jeszcze pod prądem? Takie ślady po ogrodzeniu pod prądem, ogrodzeniu więzienia. Także tak to dziewczyny wygląda i chłopaki. Gabrysia namówiła mnie na lemoniadę. To znaczy ona będzie piła lemoniadę, a ja będę piła frappę. Bo wyobraźcie sobie, że opłacało się przejść, no nie wiem ile tam w linii prostej, niedaleko. Chociaż no, w nogach czuć, ale to nie jest aż tak daleko. I podają frappę za 11 zł. Nie wiem jak ona jest duża, ale myślę, że jest chyba normalnej wielkości. Ta lemoniada Gabrysia zezwoła, czy taka normalna? No, czyli normalna. Pokażemy wam za chwilę 11 zł za frapę, gdzie po drodze żeśmy szły i patrzyłyśmy na ceny kaw, na to poniżej 16 zł, kawy z mlekiem żadnej nie było. Ja kupiłabym za 16, ale jak za 11 można, to dlaczego nie? Tym bardziej, że tutaj szłyśmy specjalnie po tą lemoniadę, bo Gabrysia chciała, dzisiaj ma full wypas. Widziałyście ten uśmiech? To znaczy, że podoba się wyjść z mamusią. Szkoda tylko, że ze względu na to, że mamusia kupuje lodziki i lemoniadki. Ale dobra. Ja jak pamiętam, z mamusią wychodziłam, to też się bardzo cieszyłam, jak mamusia robiła zakupy, także rozumiem, rozumiem. Także czekamy na kawkę. Siedzimy w takich fajnych fotelach. Bardzo wygodnych. Fajne miejsce w ogóle. Oczywiście nad jeziorem każde miejsce jest fajne, ale tu jest no fajnie, bo świeci słoneczko i jesteście w cieniu pod takim żaglem i jest zarąbiście. Myślałyśmy, że będzie padał deszcz, ale nie. Jest z powrotem, się wszystko rozjaśniło, także na pewno zdążymy wypić sokę. Zdążyłyśmy z Gabrysią wejść do domu, kurczę, pod kątem pada. Nie wiem, czy wy to widzicie tak jak ja, bo kamera to troszeczkę przekłamuje widok. Ale zaczęły takie wielkie, wielkie krople spadać. Nie jest wcale tak ciemno, jak pokazuje kamera, bo patrzę jednocześnie w telefon i jednocześnie za telefon. Jest zdecydowanie jaśniej, tam jest piękny widok, bo z jednej strony właśnie tu jest tak ciemno, a tam już widać jak słońce wychodzi, przepięknie jest. Takie ogromne letnie krople spadają. Coś pięknego. Bardzo współczuję tym, którzy w tej chwili chodzą w podwórzu, ale w domu wygląda to przepięknie. Troszeczkę zmieni się temperatura i troszeczkę się będzie łatwiej oddychało, ale jest przepięknie i bardzo się cieszę, że zdążyłyśmy wrócić suchą nogą z nad jeziora. Pięknie jest. A tu chcę wam jeszcze pokazać, zobaczcie, zakwitła mi ta bułka. W zeszłym roku mówiłam wam, nie przycięłam jej po zimie i była
beznadziejna. Pięć miała gałązek na krzyż, ale jest piękna, zobaczcie, jest, piękne są te kwiatuszki, deszcz mi pada na telefon. I ile ma pączków? Coś cudownego. No uwielbiam, uwielbiam. Pięknie. Czuję ogromną wdzięczność, że zdążyłyśmy z Gabą wrócić do domu przed deszczem, zobaczcie. Kurde, jutro będzie zielona trawa. Jak słowo daję, wreszcie pada, słuchajcie, po takim czasie. Wreszcie pada, mogę wam pokazać zapadaną barierkę, kurde! Szok. To już tak mało słoneczko wychodzi do tych chmur. Słyszycie burzę? Taka prawdziwa pierwsza w tym roku teraz. U nas. Już?